Gdybym miała przeprowadzić statystyki, który z kolorów jest najmniej lubiany przez moich klientów, jeżeli chodzi o ich ubrania, to zdecydowanie byłby to zielony. Dlatego też dzisiaj przygotowałam wideo, jak zestawiać różne odcienie zieleni z innymi kolorami. Zapraszam na film. Ostatnio dużym powodzeniem cieszył się film, w którym pokazywałam, jak łączyć różne odcienie różowego z innymi kolorami. Link do tego filmu jest pod tym filmem. I dlatego też postanowiłam przygotować taką serię filmów z innymi kolorami. No i dzisiaj na tapecie jest zielony, czyli jak wspomniałam, kolor, który jest mało popularny. Bardzo często jak pytam różnych ludzi, czy to kobiety, czy mężczyzn, jakiego koloru nie noszą, jakiego koloru nie ma w ich szafie, to mówią zielony. Bardzo często się zastanawiam, jaki to zielony jest, którego nie lubią, ponieważ zielony ma mnóstwo różnych odcieni, różnych barw, które możemy wykorzystać w swojej szafie. I oczywiście te kolory można podzielić według atrybutów kolorystycznych. I pierwsze, gdy pomyślimy sobie o walorze, to mamy do czynienia albo z jasnymi zieleniami i tutaj je właśnie widzimy teraz. Można oczywiście, jak mamy jasne zielenie, to mamy też ciemne zielenie. Oczywiście nie tylko pod względem jasności, ciemności dzielimy te kolory, ale też mamy ciepłe i chłodne zielenie. Także ciepłe zielenie to te, które tutaj teraz widać, i chłodne zielenie to te, które mają w sobie bardzo dużo niebieskiego. Ale oczywiście to też nie wszystkie. Mamy jeszcze trzecią grupę, którą możemy podzielić pod względem chromatyczności. I mamy zielenie, które są niskochromatyczne, takie zgaszone, miękkie, oraz te zielenie, które są takie bardzo intensywne, mocno nasycone, rażące, takie radosne. I jak te zielenie łączyć? Będę prezentowała to tutaj na zdjęciach przykładowych, jakie zestawienia kolorystyczne można robić z każdą z tych grup. No i tak po kolei, jeżeli zaczniemy od jasnych zieleni, to oczywiście jeżeli jasne zieleń, to na początek co przychodzi mi do głowy to pistacjowa zieleń oraz miętowa zieleń. I te kolory można oczywiście też połączyć z innymi jasnymi kolorami, czyli jakby pastele łączymy z pastelowym innym odcieniem, ale można też je połączyć z bielą, będą wyglądały bardzo świeżo, albo z beżem, żeby je troszkę obciążyć tą taką no, ciężkością beżu. Te jasne zielenie możemy też połączyć z ciemnymi kolorami. I oczywiście jasna zieleń plus granat. Piękne zestawienie, bardzo polecam, bardzo taki granat dodaje takiej powagi, tej powagi takiej trochę biznesowej bym powiedziała, natomiast jasna zieleń jest taka świeża i dodaje takiego wręcz optymizmu do tego zestawienia. Także mocno polecam. Jak już mamy jasne zielenie i przykładowe zestawienia, to teraz przejdę do ciemnych i ciemne możemy podzielić na ciemne zielenie, które są takie jesienne, takie trochę zgniłe, trochę takie jakby wojskowe i te zielenie możemy oczywiście pięknie łączyć z różnymi odcieniami brązu, z różnymi odcieniami pomarańczowego i one będą wtedy właśnie w takim bardzo klimacie jesiennym, ale też pięknie będą wyglądały na przykład z łososiowym pomarańczowym, czyli już nie ten taki klasyczny pomarańczowy, tylko tak jakby trochę zabrudzony różem i one wtedy tak bardzo ładnie grają. Następne zielenie ciemne, które mamy, to zielenie, które są takie zimowe, czyli na przykład będzie to butelkowa zieleń, będzie to zieleń, która kojarzy się nam z choinkami, taka świerkowa zieleń i te zielenie cudownie, wspaniale wyglądają, połączone na przykład z różowym. Oczywiście ten różowy dobrze, żeby był taki ciemny, taki cieplejszy troszeczkę i wtedy będzie to takie zaskakujące, świeże zestawienie, ale też te ciemne zielenie można na przykład połączyć z beżem. Niektórzy takie ciemne zielenie choinkowe łączą z czerwienią, natomiast mi to zestawienie kojarzy się zbyt ze świętami Bożego Narodzenia, bo to takie właśnie zieleń plus czerwony i tak trochę wigilijnie się robi. Także jeżeli jest to stylizacja wigilijna, to też można jak najbardziej. Mamy jasne zielenie, mamy ciemne zielenie, teraz czas na temperaturę. I ciepłe zielenie to te zielenie, które z jednej strony są wiosenne, czyli takie radosne, świeże, taka świeża trawa, świeże listki, może zieleń taka lipowa, zielone jabłko, gruszkowa zieleń. I te zielenie będą bardzo ładnie znowu wyglądały z bielą,
Będzie to takie czyste zestawienie, ale też będą super wyglądały z jasnym niebieskim. Wtedy będzie to takie połączenie faktycznie wiosenne. Mamy niebieskie niebo, mamy zieloną trawę i to tak wygląda naprawdę bardzo ciekawie. A jeżeli chodzi o zieleń chłodną, to jest ta zieleń właśnie, która, jak wcześniej już wspominałam, ma w sobie dużo niebieskiego. Bo oczywiście zieleń to połączenie dwóch kolorów, żółty plus niebieski. I w zależności od tego, czy jest więcej żółtego, czy więcej niebieskiego, to zieleń jest albo cieplejsza, albo chłodniejsza. I te chłodniejsze zielenie, ja tutaj przygotowałam zestawienia z szmaragdową zielenią. To jest taka zieleń, która jest tak bardzo blisko turkusowego. I oczywiście ta szmaragdowa zieleń będzie ładnie wyglądała z granatem. Będzie też ładnie wyglądała z takimi jeansowymi, takimi trochę jakby przybrudzonymi odcieniami niebieskiego. I super będzie zestawiała się taka szmaragdowa zieleń z jasnym, takim pastelowym różem, ale też z brudnym różem, czyli z różem, który idzie tak trochę w taką cielistość, czyli tak by różowy połączyć z beżem. Będzie to również bardzo ciekawe zestawienie. I ostatnia grupa, którą mam na dzisiaj, to zielenie pod względem, podzielone pod względem chromatyczności, czyli te zielenie zgaszone, zielenie takie trochę jakby przybrudzone. I tutaj możemy mieć do czynienia z taką oliwkową zielenią albo z zielenią taką khaki, czyli takie naprawdę brudne, takie odcienie ziemiste zieleni. I znowu możemy albo pójść właśnie w tą ciężkość tego koloru i zestawić je z brązem, z beżem, albo możemy ożywić trochę i na przykład połączyć z ciepłym różowym albo z czerwienią, żeby ta zieleń, taka jesienna, dosyć ciężka, zgaszona, mogła być trochę tak ożywiona tą energią czerwieni. No i ostatnie propozycje na dzisiaj to zieleń, która jest taka wysokochromatyczna. Czasami ona wręcz aż może być fluorescencyjna. Jest taka naprawdę mocno nasycona, bardzo wyrazista i tutaj, jeżeli chcemy zrobić takie super, ekstra, mocne zestawienie, to możemy ją połączyć z grafitem, czyli z takim kolorem, który jest bardzo blisko czarnego, ale jednak nie jest czernią. I wtedy będzie tak ten zielony się jakby na pierwszy rzut nam tutaj pokazywał, ale można, żeby zrobić takie trochę nawet blokowanie koloru, to można połączyć ten mocny zielony z bardzo mocnym niebieskim. Habrowy, kobalt, to są takie intensywne błękity i one połączone jeszcze z mocną zielenią zrobią na pewno takie piorunujące, bardzo ostre wrażenie. Ale też możemy tą ostrą zieleń połączyć znowu z bardzo takim brudnym, trochę lawendowym, fioletowym, żeby troszeczkę zabrać tą niską chromatycznością fioletu, zabrać to rażenie, wysoką chromatyczność tego zielonego. Więc mamy 6 grup kolorystycznych: jasne, ciemne, ciepłe, chłodne, zgaszone i czyste zielenie. Mam nadzieję, że po tym filmie spróbujesz jakiejś swojej zieleni, ponieważ nie ma typu kolorystycznego, do którego zielony by nie pasował. Jeżeli znasz jakąś osobę, która uwielbia zielony, pokaż jej ten film. Jeżeli znasz taką osobę, która nie cierpi zielonego, może akurat uda się ją przekonać, ponieważ zieleń to jest bardzo wdzięczny, bardzo taki orzeźwiający kolor, który, mówi się, symbolizuje nadzieję. Także dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Cześć!